przedstawicieli towarzystwa, ale przede wszystkim też fotografów, których pracę można będzie zobaczyć za chwilkę już za tymi drzwiami. Więc właściwie najpierw ich może najpierw przedstawiła tak naprawdę, dlatego że no, jesteśmy bardzo zaszczyceni, że są z nami. Tylko teraz muszę zobaczyć, czy wszyscy są, dlatego że pan Arewa gdzieś znikł. Może już ogląda wystawę, więc jest na Harry Weinberg. Widzę też pana Tadeusza Rolkę, też do nas dołączył. I Jan Moret, który... bardzo, bardzo jest nam miło. Jeszcze... bohaterami wystawy, w ogóle bohaterką wystawy jest, bohaterem wystawy jest Miesięcznik Polska i fotografia w Miesięczniku Polska, ale dla nas najważniejsi i od tego zaczęliśmy, są fotografowie, autorzy zdjęć i to jest naszą główną inspiracją, że zajęliśmy się tym tematem. Z Martą pracujemy w Fundacji Archeologia Fotografii, która zajmuje się archiwami fotografii. Stąd, a konkretnie od archiwum Tadeusza Sumińskiego, zaczęła się ta nasza przygoda, szczególnie Marta Kubor, która pracowała nad tym archiwum. I tak krok po kroku dotarliśmy do tego miejsca, wybudowanego dzięki towarzystwu. Wszystko się połączyło. Ach, może jeszcze tylko chciałam przedstawić, bo też jest jeszcze jedna osoba, która tutaj miała naprawdę wielki wpływ na kształt miesięcznika w wersji Azja-Afryka, to znaczy pana Waldemara Żaczka, którego możemy zobaczyć z kolei na zdjęciu, tylko nie jako autora, ale ciekawe jestem, czy państwo rozpoznają, jest podpisana. Także też jeszcze bardzo, bardzo jest nam miło, że pan jest tutaj z nami. Może teraz Marta powie dwa słowa dla tych z państwa, dla których historia miesięcznika jest mniej znana i mniej oczywista. I później wejdziemy już może na scenę. Dzień dobry, też mi bardzo miło wszystkich państwa powitać. Dwa słowa na temat Miesięcznika Polska. Był to magazyn ilustrowany, który wychodził od 1954 roku. W zasadzie nieprzerwanie w różnych edycjach do 1989 roku, więc to bardzo długi czas. My koncentrujemy się tutaj na pewnym wycinku, czyli na latach 50. i 60. Wydaje nam się, że są najbardziej interesujące pod względem fotograficznym. Od 1958 roku miesięcznik rozdzielił się na dwie edycje, na edycję Wschód i Zachód. Był kierowany dla zagranicznych odbiorców, więc był profilowany też pod kraje, na które był dystrybuowany. W 1961 roku też powstała trzecia redakcja, przeznaczona, która jest może najmniej znana ze wszystkich, przeznaczona na Afrykę i Azję, która też działała ciemno, na pierwszy, jak się wchodzi do pierwszej sali, to jest ze względów oczywiście
oczywiście konserwatorskich, mamy wiele przepięknych oryginałów, które wymagają gołości i bardzo takiego właśnie światła. Wydawałoby się, że jest tam ciemno, ale myślę, że już w drugiej sali wzrok się przyzwyczaja i absolutnie nie przeszkadza, że muszę się koncentrować na sali. Także, proszę.